niezmiennie serdecznie. Zesłanie Ducha Świętego. Dzieje apostolskie to wydarzenie opisują tak. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Można by pomyśleć, to fajny numer. Wszyscy studenci różnych filologii mogliby się nie uczyć, tylko się pomodlić. I wtedy byłoby może prościej. Jak to się stało? Pewnie jest to opis jakiegoś wydarzenia, które no, trochę przekracza ludzkie rozumienie. Jest tam trochę przesady, żeby pokazać ten cud. No bo słyszymy o Żydach ze wszystkich narodów pod słońcem. Nie wiem, czy był ktoś z Australii, czy z Japonii, czy był ktoś z Ameryk. Poza tym ciekawe, czy potrafili mówić biegle, czy znali tryby, czasy, czy znali odmiany, czy znali dwuznaczności, jakieś niuanse językowe. Tu nie o to chodzi. Nie o to chodzi, czy byli wszyscy ludzie z całej ziemi. Nie o to chodzi, czy znali każdy język z całą jego gramatyką. Tylko o to chodzi, że powiedzieli coś, co rozumieją wszyscy. Powiedzieli coś, co zjednoczyło ludzi. Na tym polega ten cud, żeby znaleźć coś takiego, słowa, z którymi się można porozumieć. Wystarczy rozejrzeć się po tym, co dzieje się w Polsce, kiedy słowa są wykorzystywane do tego, żeby ludzi dzielić, żeby nastawiać jednych przeciwko drugim. Jak znaleźć takie słowa, które zjednoczą ludzi, wokół których będziemy mogli się zjednoczyć. Kiedyś jeden facet w pracy pyta drugiego: słuchaj, mówi, jak wy to robicie, że ta moja żona mówi, że tak wam zazdrości, bo tak się kochacie, a ten drugi mówi, a skąd ona wie, że my się kochamy? A ten mówi, no, wiesz, no, widziała was, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj w jakiejś galerii, także się obejmował, za rękę trzymał, jak nastolatkę jakąś. A ten mówi, no, a spróbuj opuścić. No nie wiadomo, co kupi za chwilę. A mówi, no ale tak całowałeś ją co chwila? A mówi, no to jedyny sposób, żeby przestała gadać. I tu o to chodzi, że nie jesteśmy jednakowi. Nigdy nie byliśmy i nie będziemy. Możemy się różnić, ale możemy stworzyć jedność, jeśli zbierzemy się wokół jakiegoś dobra. Nie przeciwko wrogowi, nie przeciwko komukolwiek, ale kiedy zbierzemy się wokół dobra, wtedy jesteśmy zdolni do poświęceń, żeby komuś poświęcić swój czas, swoje zdrowie, przyjemności, żeby złożyć jakąś ofiarę z siebie. I to zesłanie Ducha Świętego pokazuje, że Bóg chce zjednoczyć ludzi wokół dobra, wokół miłości. To jest bardzo ważne, bo zesłanie Ducha Świętego jest taką klamrą, która spina opowieść o człowieku. Zaczyna się gdzieś w prehistorii,
kiedy ludzie utracili raj, zaczęli osadzać się gdzieś na tej ziemi i wtedy postanowili zbudować wieżę, wieżę Babel. Znamy pewnie to z historii, z katechezy, z historii sztuki, bo akurat mi w pamięci utkwiła taka interpretacja, że ta wieża Babel to jest taki słynny obraz malarza z chyba średniowiecznego, że ta wieża to była budowla, po której ludzie mogli wejść do nieba, mogli zdobyć niebo bez pomocy Pana Boga. Tak mi to utkwiło w pamięci. Dlatego, tak nam ksiądz to tłumaczył, że dlatego Bóg pomieszał języki ludziom, żeby nie byli tacy cwani. Tymczasem tu chodziło o co innego. Chodziło w tej opowieści biblijnej o wieży Babel, chodziło o to, że ludzie nie chcieli iść do nieba. Ludzie zapomnieli o niebie. Że ludzie, takim już było fajnie tutaj na ziemi, że zaczęli podróżować. Zaczęli rozjeżdżać się coraz dalej. I żeby się nie zgubić, postanowili zbudować taką wieżę do nieba. Taki znak, że jak będą gdzieś daleko, będą mogli zobaczyć, dokąd trzeba wrócić. Pewnie historia jest o tym, żeby wytłumaczyć współczesnym ludziom, skąd się biorą języki, kultury, narody, dlaczego ludzie są różni. Ważne jest w tym przekazie biblijnym, że ludzie się wtedy rozeszli. A teraz, kiedy było zesłanie Ducha Świętego, ludzie zeszli się z powrotem, że ludzie się zjednoczyli. I to zjednoczenie jest szalenie ważne. Jakbyśmy popatrzyli do Ewangelii według świętego Jana, opis ostatniej wieczerzy, to jest opis, to jest przemowa Pana Jezusa o tym, że ludzie powinni się kochać i powinni w tej miłości być razem. Ta jedność, tak jak jest Bóg w Chrystusie, ta jedność w miłości ma być znakiem dla świata. Jan pisał Ewangelię dużo później, potem ona jeszcze była redagowana przez jakiś czas, więc pewnie już patrzył z pewnej perspektywy na to, co dzieje się wśród chrześcijan, na rozłamy, które się już wtedy pojawiały. Stąd pewnie ten najważniejszy przekaz opisu Ostatniej Wieczerzy dotyczy jedności. I myślę, że w tym kierunku musimy iść. Jedność w miłości. To jest dosyć istotne. Kiedyś był taki, było takich dwóch braci i ten starszy z tych dwóch braci, to byli mali chłopcy, ale ten starsi, przygotowywał się do pierwszej komunii, no i pierwszej spowiedzi. No i przerabiał te wszystkie pytania, przykazania, wszystkiego tego się uczył, a ten młodszy się przysłuchiwał. I w zasadzie znał te wszystkie pytania i odpowiedzi, tak samo jak ten jego starszy brat. No i kiedy przychodzi ten dzień już spowiedzi, ten młodszy mówi, że chce iść razem z nim do tej spowiedzi. A ten mówi, ty nie możesz jeszcze. Ale dlaczego? Ten mówi, widzisz, bo ja już jestem starszy. Mówi, no ale co z tego, że jesteś starszy? Przecież wiem to samo, co ty. To nieważne, mówi. Ale to, że jestem starszy, to znaczy, że ja już mogę iść do piekła, a ty jeszcze nie. I niestety tak obawiam się, patrząc na to, co dzieje się wokół, że dla niektórych dobra nowina o zbawieniu brzmi jak zła nowina o wiecznym potępieniu. Że ma się takie wrażenie, że niektórzy, nie wiem, mają takie wyobrażenie raju, że to będzie taka wieczna satysfakcja z tego, że im się nie udało. To my mieliśmy rację. Naszym zadaniem, chrześcijan, księży, jest przygotowanie drogi dla Pana Jezusa. I to nie polega na tym, żeby wziąć topór i wyrąbać tych, którzy nam nie pasują. Bo kiedyś ja jako ksiądz mogę usłyszeć od Pana Jezusa, chciałem zbawić tego człowieka, a tyś go przegonił. Po coś stawał na jego drodze, pomiędzy nami. O to tu chodzi, żebyśmy uparcie, z miłością świadczyli o dobru. Żebyśmy uparcie, z pokorą i z miłością świadczyli o dobru. Już na koniec taka historyjka. Kiedyś tak było, że jakąś twierdzę oblegali napastnicy i
Ta walka już właściwie nie miała sensu. Wiadomo było, że ta twierdza upadnie. I ci napastnicy, chcąc uniknąć rzezi, mówią, wysłali tam delegację i mówią, słuchajcie, kobiety i dzieci mogą wyjść, ale facetom nie popuścimy. Kobiety i dzieci mogą wyjść i mogą zabrać, co chcą. Najcenniejsze rzeczy. Niech biorą i uciekają. Tylko nam zostawcie to miasto. I rzeczywiście przyszedł ten dzień, otworzono bramy i ci napastnicy patrzą, jak wychodzą te kobiety. Wychodzą z dziećmi i uginają się pod jakimiś ogromnymi ciężarami. Ci tacy zdziwieni patrzą, co się dzieje. Kiedy te kobiety podeszły bliżej, okazało się, że nie wzięły nic ze swojego dobytku. Tylko każda z nich, z tymi dziećmi, na swoich barkach wynosiła z tego miasta swojego męża. Kobiety wyniosły swoich mężów. Nie wiem, czy byli to idealni mężowie, czy je dopieszczali, obsypywali pocałunkami i podarunkami. Ale to dobro, mimo tego, że ludzie byli nieidealni pewnie, to dobro pozwoliło uratować im życie. I chciałbym życzyć, żebyśmy mieli tyle miłości w sobie i tyle pokory, żeby kogoś podnieść i ponieść, jeśli trzeba będzie, żeby komuś pomóc dobrze żyć. A gdy nam czasem zdarzy się jakieś zniechęcenie, będzie nam ciężko, to życzę oczywiście mocy Ducha Świętego, ale tak zwyczajnie życzę, żeby obok był drugi człowiek, który nas nie będzie pytał, czy w czym się różnimy, tylko żeby okazał nam dobro, które tak sobie myślę, jest jakąś częścią Bożego objawienia tutaj na ziemi i zapowiedział czegoś, co będzie kiedyś tam w niebie. Powodzenia.